I to się myszki z tej strony Traoru w kolejnym odcinku z Harunzer na modyfikacji Kenrodux. Jako Syndykat Ameryki w ostatnim odcinku zaatakowaliśmy Libergię, przez co okazało się, że jesteśmy w wojnie z resztą świata i oczywiście Maroko, wykorzystując swoją pozycję, trochę nas, że tak powiem, od tyłu wzięło. Widzę, że komuna jednak walczyła z tymi i jednak nie wyszło im. Na słabo. Więc na razie musimy się zająć tym. Nie powiem, trochę denerwujące to będzie. Ale coś zrobiliśmy i chyba zmieniliśmy nazwę. Tak. Więc jest fajnie. Więc tak, po pierwsze zmienimy sobie te rzeczy. Tutaj oczywiście musimy sobie pozbyć się tego Great Purge, bo to jest Great Purge. No i wiadomo, że nikt nie lubi mieć Great Purge. I w międzyczasie tutaj oczywiście powoli atakujemy wszystko. To, co jest główną rzeczą, którą teraz robię, to po prostu wysyłam jednostki na cały świat, żeby po prostu mieć je gdzieś. Więc tak, w międzyczasie sobie wyłączmy to, zobaczmy, czy mamy jakąś decyzję. Nie. Na razie nie dodajemy sobie innych naszych sojuszników, bo to naprawdę nam nie jest potrzebne. No, widzę, że powoli sobie Maroko ogarniamy, ale wiadomo, że Maroko też nie powinniśmy aż tak bardzo mówić, że jest takie proste, bo wiem, że Maroko potrafi być jednak trudne. Więc na razie sobie tutaj wysłałem te wszystkie dywizje i niech one się zajmą tym. Tutaj też wysłałem do nich, ale pytanie jest takie, czy oni są w wojnie z nami? Nie widzę. Dobra, gdzieś się zdesantowali. Tutaj się zdesantowali. Mówię o tym, to naprawdę to jest co chwila jakiś coś od tyłu mnie atakuje albo coś takiego. No tutaj już powoli też do nas dochodzą, więc musimy się ogarnąć. Widzę, że już są nasze dywizje. Które to są dywizje? To jest ten generał. Więc ten generał musi ogarnąć ten front jak najszybciej. Ponieważ Niemcy oczywiście będą chcieli nas jak najłatwiej tutaj wziąć. Teraz jest pytanie, czego jest ten generał? Ten jest generał od tego, więc tak. Pierwsze rozstawiamy po prostu te dywizje, tak żeby było. I po drugie rozstawimy sobie z tymi. Więc bierzemy to, bierzemy połowę. I połowa idzie tu. Idzie atakować Brazylię, a ta część będzie atakować tutaj. Chodzi o to, żeby się przygotować na to. Tutaj widzę też, że nam się desantowali. No właśnie o to chodzi, że mamy tutaj zbyt dużo jakiejś armii czy coś takiego po prostu między sobą i trudno będzie mi się garnąć to w miarę dobry czasie. Tutaj widzę, że się rozstawiają te dywizje. Ty dostaniesz rozkaz, żeby atakować od razu, bo potrzebujemy odbić te tereny od razu. Tunisian Commune, no niestety się zdesantowali. Jeżeli się połączymy tutaj, to nie będzie problemu z tak dużego, że oni tam stoją. No ale niestety, no wzięli nas trochę zaskoczenia, nie powiem. Spodziewałem się, że oni po prostu tutaj będą. Ja widzę, że już ta armia weszła, więc możemy też im dać rozkaz. Więc tutaj nas atakujcie. A my, no straciliśmy te wyspy, więc nie jest aż tak dobrze. Na szczęście mamy z Puerto Rico osobno. Wyłączamy sobie to i czy mamy, oczywiście, że nie. Mamy coś. Mamy to, więc to też wyłączamy. Ok, w takim razie, gdy to już mamy, patrzymy dalej sobie na to i wiadomo, że teraz już będziemy czekać. Wow, już się nam prawie wszystko zrobiło. Dobra, więc tak, tutaj robimy, rozwijamy ten. Tutaj rozwijamy ROS. Nawet nie wiem. A, Revolutionary Office of Strategic Services. Wydaje mi się, że to jest nawiązanie do istniejącego po prostu. Okay, więc jak tutaj sobie wystawiałem te dywizje, to my tak naprawdę no nie jesteśmy aż tak w tej pozycji. I chodzi o to, żeby wezwać po prostu
Tych. Tych. I tych. No i atakować. Musimy po prostu jak najbardziej przejmować te tereny. Okej. Tutaj widzę, że przyjęli. Więc jest nice. Jak tutaj już wszystko przejmą, no to będzie dla nas okej. Okej. Jest tutaj zrobione, więc tak, w głównej mierze robimy to, co wcześniej. Tylko zaczynamy od tego, żeby już mieć. Gdy to już mamy, to robimy po kolei. I okej. Jest wszystko. Podoba mi się. Okej. Mamy już wroga silniejszego od nas, więc możemy to zrobić i dosłownie dostać mega dużo fabryk. Dzięki. I jeżeli mamy tutaj shift do zrobienia, no to po pierwsze usuwamy to, bo już nam to nie jest potrzebne. I zatrzymamy przeciwko Niemcom, bo to Niemcy. A w międzyczasie my tutaj sobie popatrzymy, jak to wygląda. Więc tak, tutaj nasza armia już widzę, że sobie radzi. Więc możemy wysłać dosłownie tutaj. I przejąć z powrotem tutaj ich. Widzę, że... Podoba mi się, że dwóch pod kolei takich samych było. Dobra, więc tutaj bierzemy dalej. Mamy jeszcze czwarty poziom. Nice. I jak już tutaj mamy, to oczywiście sobie dalej rozwijamy. Już pierwszy poziom to jest dobrze dla nas. Tutaj oczywiście mamy niewystarczającą ilość dywizji, ale jak sobie poradzimy z tym, to powinniśmy sobie mieć już lepszą sytuację. Ta ma jakieś... W takim razie to ma już Hill Fighter, a to jest on. Wygląda jak baba, po prostu. Okay, więc tutaj powoli będziemy przechodzić sobie. Masz mega, tak, masz mega. Aż dziwne, że aż tak łatwo nam dają wchodzić w siebie. Zazwyczaj to nie jest aż tak easy. Trochę nie powiem, nie jest podejrzane, ale... ale już się przyzwyczaiłem, że AI potrafi takie rzeczy robić. W międzyczasie się... Na dwa pójdziemy. No, nie powiem, Brazylia naprawdę jest mega słaba. Okej, tutaj już powoli się tym zajmujemy. Jak tam Great Purge? Great Purge jest powoli zmieniane. Pamiętam, jak kiedyś Great Purge było naprawdę... Okej. I teraz pytanie, co się stało? Gdzie się zdesantowali niby? Tutaj? Nie widzę. Nie widzę w ogóle, gdzie się zdesantowali niby. Dobra, może kiedyś zobaczę, jak będzie bardzo źle. Póki co... Tutaj wszyscy idą do przodu, więc to jest główny plus. Będziemy musieli się pozbyć tych z wysp. Będziemy się pozbyć tych na Kubie. Tutaj też jest sporo ich. Ale widzę, że się powoli tutaj zajmujemy tym. A widzę, że gdzie się zdesantowali. Dosłownie się zdesantowali na to. Więc połowę tej dywizji wyślemy na ten front. Bo dosłownie oni wkurzają. Dobra, powoli tutaj się tym zajmujemy. Tutaj trzymamy tę dywizję dla pewności. Dobra, Rocket Artillery. Rocket Artillery to jest jedna z moich rzeczy, którą będę chciał zrobić. Czy możemy już wysłać z powrotem ich? Bo dosłownie nie chce mi się ich trzymać. Tutaj jest to. W takim razie tutaj sobie porobimy. Jakiś Great Purge w wojsku widzę. O, możemy nadal atakować to. Podoba mi się, że po tylu latach jeszcze nadal mamy problem z tym. Okej. Tutaj dużo agentów jest, widzę. Dobra, tu
Tutaj coś jest do roboty? Nie. Powoli wysyłamy was do innych rzeczy. W sumie samoloty też moglibyście zacząć robić, nie powiem. To pytanie, coś złego się dzieje w Ameryce? Nie. I w Ameryce nie dzieje się nic złego, to nieźle. Tutaj powoli ich pokonujemy, więc to jest dobre. Tutaj, że tak powiem, trochę stanęło. Coś ciekawego się dzieje na świecie. Rosja padła. Co się ciekawego dzieje na świecie? Tym się zajmijcie, bo widzę, że kompletnie padacie. W takim razie was zabiorę i wykorzystamy po prostu starą strategię na desanty. Teraz będzie trochę się działo, bo widzę, że się dzieje na świecie. No będą po pierwsze wyzwalać Rosję, a to jest bardzo bolesne. Podoba mi się, że Ukraina dosłownie. Co się dzieje? Co się dzieje? Co się dzieje? Toczyli mi tutaj armię. To nie powinno tak wyglądać. Dosłownie wysyłają armię, gdy jeszcze mają do tego wojnę z tymi, więc więc jest ciekawie. Widzę, że straciliśmy. Jeszcze pierwsze jednostki, które straciliśmy, dosłownie. Dobra, pytanie jest takie, bo by się przydało jednak, żeby część dywizji tutaj poszła i się zajęła tym, więc idźcie. O, no, teraz będzie się trochę ścinało. Nie powiem. Wyzwalanie Rosji nie jest zbyt ciekawą rzeczą. Dobra, tutaj idą. Widzę, że moje jednostki się tym zajmują. W jakimś sensie tym się zajmują, ale już powiem tak, walka jest wyrównana. No jeszcze walczyłem przeciwko tym. Co to jest za dywizja, że takie ma 400 obrony? Jak? Co on ma z okiem? On ma siłę. Znowu jakieś mega trudne dywizje zrobili do pokonania. Okej, zajmiemy się tymi dywizjami, które utknęły. I tak, mamy ten wielki front teraz. Jest takie pytanie, czy już możemy? Mamy problem z tym, że tutaj nie ma w ogóle niczego. Co to za statki straciliśmy? Jakieś tam rzeczy. Mało ważne. Okej. W takim razie tak, ty. I chodzi o to, że jeszcze tutaj sobie. Dobra, mamy już zielone. Więc startujcie. Wykorzystamy to, że są od tyłu. Dosłownie nie wykorzystaliśmy nic. Jest ich tutaj mega dużo. Mam jakieś lotnisko? Chodzi o to, żeby po prostu ich zbombardować. Jakieś samoloty nasze. Proszę. Gdzie są nasze samoloty? Tutaj jest jakieś. Jak niby mamy tutaj, że tak powiem, czerwone? Nawet nie wiem, jak mamy tutaj czerwone. Więc tak, mamy problem taki, że dosłownie. Dosłownie te dywizje, one stanęły w takim miejscu, że nic nie możemy z nimi zrobić. Więc zostawimy tą armię po prostu. Szkoda, no ale szkoda. Tutaj oczywiście nasza armia też coś będzie robiła. To, co bym chciał teraz po prostu zrobić, zrobić sobie po prostu desant. Tak wiecie, fajny. Więc w sumie możemy was wysłać tu i zajmijcie się Marokiem.
A mamy jakąś wolną armię? Mamy. Dobra, na wszelki wypadek wyślę tutaj też armię. I usunę ten rozkaz, który, że oni są w Ameryce i bronią coś. Realnie nic nie bronią, ale coś zawsze można bronić. I powinniśmy się jakoś tutaj zdecentrować. Okej, okay, tutaj jest to z tym karierem, więc chodzi o to mi w głównym mierze, żeby od tutaj jakieś rzeczy to carrier. To jest dosłownie to samo. Nie rozumiem dlaczego, ale to jest dosłownie to samo. Okej. W takim razie wybraliśmy i to co bym chciał jeszcze zrobić to oczywiście dodać sobie do tych, a nie są na tym, dobra. A tutaj też musimy ulepszyć ich? Oby nie. Okej, w takim razie zobaczmy sobie co tutaj mamy do robienia. Mnóstwo rzeczy zrobionych, ale w głównej mierze na przykład możemy sobie zrobić o to. Zrobić sobie takie chunky dywizje i dosłownie mamy na wszystko rzeczy, oprócz karabinów, bo zauważyłem, że karabinów nie mamy. Okej, w takim razie atakujcie, a ja tutaj po pierwsze muszę ogarnąć sobie nieco rzeczy, bo się już tyle powiadomień porobiło. O, masz ci los. Okej, okay. Tutaj mamy do tego. Czy coś tutaj mamy innego do zrobienia? Nie, dosłownie nic. Okej, okay. Tutaj mamy zbyt dużo rzeczy, żeby dołączyć do wojny. Mamy kolejnego tego, znaczy kolejnego, no, poprzedni nam umarł. Tutaj oczywiście do rekrutacji i nic więcej, jak zwykle. Mamy samoloty, no. Dobra, jak to wygląda z tymi? Słabo wygląda, bo ja teraz dałem te ciężarówki i dosłownie one umierają. Ale wiecie co? Może je po prostu tutaj wybuduję. Ten. I zrobię na 5. Może to będzie wystarczające, żeby wygrać tą wojnę. Chociaż nie sądzę. Co tutaj? O, modern. Tak. Wreszcie mogę zrobić to. Jest strasznie dużo jakichś małych bitew. Teraz jak mamy te ciężarówki, to dosłownie nic nie możemy porobić. Więc w sumie wy możecie przerwać, a my tutaj zajmijmy się. No, udało się wreszcie wypchnąć tych. Okej. Okay. Na razie się nie zgadzamy, bo dosłownie zbytnio nas to nie obchodzi. O, the boss. Dostaniemy. Wydaje mi się, że jesteśmy dosłownie w frakcji z Göringiem. Okej. Okay. Tutaj już się nam udaje to pokonać. Wreszcie pokonaliśmy Maroko. No niestety... Kto ma stolicę w Oran? What the heck? Kto ma stolicę w Oranie dosłownie? Nawet nie wiem, kto to mógłby mieć. Jak tutaj to się dzieje? Budowa tego trochę nam zajmie.
żeby wybudować kolej. Dosłownie zrobimy więcej niż po prostu sam rząd Liberii. Tylko jakbyśmy jeszcze mogli postawić to. Nie możemy, ponieważ ciągle dotykamy to. O, już. Okej. Bum do góry, bum do góry. Okej, tutaj się zwiększa nam. Okej. Lojalność do bossa. I znowu mamy mega dużo tego. Dobra, zróbmy to. Tak chciałem sobie zmienić na Rocket Artillery, więc nie jest coś takiego, że my sobie zmienimy. Anti-tank. Się nam zmieniło na to. Akurat to, co chciałem, więc mi się podoba. O. Jugosławia powstała. Ciekawie. No i wszystko wygląda na to, że jak na razie ładnie wygląda. No, tutaj już nam brakuje jakichś przedmiotów, ale dosłownie możemy sobie zmniejszyć. I się znowu nam gdzieś zdesantowali. A! Na szczęście moje dywizje przez przypadek tam były. A was to niedługo nie będzie, bo ja po prostu się tym wami zajmę. Podoba mi się, że tutaj wszystko jest stłoczone, jakieś mega dużo jakichś mało ważnych dywizji. Okay, widzę, że sobie jednak nie radzimy. A, i się... Podoba mi się, że zdesantowali się po drugiej stronie. To jest chyba ta armia. A nie, źle ustawię. Dobra, bo się zastanawiałem, jak to zrobić, ale zrobię to tak. I wszystko powinno być ok. No, Tunezja nie ma szczęścia, nie powiem. I powoli się tym zajmiemy. A ta dywizja kompletnie sobie nie radzą z tym. Coś tutaj jest już jakaś... Właśnie, no to się zajmijcie tym. Kolejny desant gdzie niby? O mój Boże, oni się desantują wszędzie. Dlaczego się desantujecie? Dosłownie... Tam się Ukraina zdesantowała. Macie w ogóle jakieś tutaj miejsce do desantu? Przez Grecję jakąś się desantujecie dosłownie. O, masz los. Okej, tutaj też po kolejny desant chcieli robić. Dobra, w takim razie my teraz będziemy się desantować na was. Możemy po prostu przełożyć flotę, żeby... Część naszej floty po prostu była. No nie powiem, nasza flota nie jest aż tak potężna, jak mi się wydawało. Ale jest wystarczająco potężna. Okej. Teraz musimy się tylko pozbyć tych. Nie powiem, co będzie trochę problematyczne, bo jest ich dużo i gdzie się zdesantowali niby teraz. Serio. Od tyłu. Gujano. Dosłownie. Miałaś jedną rzecz. Ją zrąbałaś. Teraz wysyłamy tutaj jednostki.
A połowa tego też może pójść. Tylko żeby coś zostało na tym. Oczywiście, że nic nie zostało. No tak. Wydaje mi się, że dosłownie nic nie możemy porobić, bo większość rzeczy, które ogarniamy, to są po prostu desanty wroga. Albo tutaj, że nic nie możemy zrobić, bo dosłownie jest ich tyle, tych dywizji, że dosłownie nic nie można robić. Na szczęście nasze powietrze już nieco działa. Ale przyjmijcie tą... port, żeby nie było, że mają jakieś zaopatrzenie. I jak zwykle sprawdzamy, czy to jest to. Wow, coś jest. Nie powiem, trochę dziwiłem się, że tutaj tyle rzeczy. Okej, okay. Co możemy porobić, co wkurzy wroga? Anti-air. Wszyscy uwielbiamy anti-air. To bardzo jest fajne dla wroga. Kiedy dosłownie dostaje w tyłek od budynków, nie może z nimi nic zrobić. Całe Stany Zjednoczone, Kanada nie? Całe Stany Zjednoczone będą w anti-airach. Boom. Widzę, że Kanada się trochę Brazylia się trochę rozwinęła. Ale my przejęliśmy import, więc tak naprawdę nie powoli będą teraz umierać. Oraz jest pytanie takie... dlaczego wy tutaj tracicie? Okej. Nie powiem szczerze, trochę nie przerasta. To, bo dosłownie mam tyle frontów, jakieś takie kompletnie znikome fronty i to jest denerwujące, na przykład to jest denerwujące, bo że dosłownie tutaj nie możemy tego pokonać, bo tutaj jest mega dużo dywizji. Zobaczcie sobie, ile mają organizacji i my tego nie możemy pokonać. Ale my w sumie niedługo będziemy mogli tutaj puścić ten desant. Więc jak tylko to puścimy, to na tym zakończę ten odcinek. I też oczywiście mega dużo badań, których nie robimy, bo zazwyczaj się tak kończy. Lokomotywy. Wszyscy uwielbiamy lokomotywy. Ale widzę, że za chwilę oni pokonają, więc to będzie dobrze. Ruszta. I czy się nam uda? Chyba się nam uda, bo postanowili bronić się. Czy oni tutaj wysyłają więcej dywizji, przez co my nie możemy po prostu tutaj przejść? Czy się raczej nie. Widzę, że tutaj powoli umieramy. I czy się nam zmieni... Tak, zmienił nam się portret na ten znakomity portret. O, tak. Mamy tutaj Capone New Deal i Revolutionary Office. Purge został zrobiony, wszyscy wrogowie... O, nie mamy tego gościa. Teraz zauważyłem. Wszyscy wrogowie zostali pokonani. Możemy dać jakiegoś innego Feldmarszala. Tego mamy. I oprócz tego, że my się tutaj zdesantowaliśmy, to w sumie nic nie pomogliśmy w tej wojnie. Tak, Algeria, wróć. Dosłownie. Zrobiliśmy wszystko, żebyś ty tutaj mogła żyć. Więc po prostu wróć. Tutaj widzę, że po prostu w tych dżungli
nic nie możemy zrobić. Ciekawe, czy on dostał jakiegoś perka do walki w dżungli. Gdzie to jest? Jungle Rat. No nawet prawie nic nie. Dobra, przynajmniej ma zaopatrzenie. To jest ważne. Tutaj też jakoś się trzymamy. Pokonaliśmy tych tutaj, więc w następnym odcinku musimy po prostu ogarnąć już pozostałe, bo tak, muszą zdesantować się na Porto. A potem... Potem to musimy coś zrobić sobie po prostu z resztą, bo możemy się po prostu desantować na Grecję na przykład. Ale dobra, to było tyle z tego odcinka. Był z wami Trevor. No to, cześć!